can't just ignore this wonderful day. Nie możemy zignorować tego cudownego dnia. Because it was the end of the story of redemption. Bo to ponieważ to był koniec historii odkupienia. When he was born, kiedy on się urodził, the pillar of fire came down. Słup ognia stąpił. And that pillar of fire is the Lord Jesus Christ. A tym słupem ognia jest Pan Jezus Chrystus. Before to become flesh, he was a pillar of fire. Zanim stał się ciałem, był słupem ognia. He became flesh. Stał się ciałem. And he went back to the pillar of fire again. I wrócił do słupa ognia. Znowu. Amen. So don't look for the men of Galilee. Nie szukajcie męża z Galilei. But look for the Lord Jesus Christ, which is the pillar of fire. Szukajcie Jezusa Chrystusa, który jest słupem ognia. Which was incarnate in a man called William Marion Graham. Który się wcielił w człowieka imieniem Marion William Graham. To finish the work. Aby dokończyć pracę. Amen. Amen. So we thank God for the 6th of April. Dziękujemy Bogu za 6 kwietnia. 1909. Amen. So our subject in this convention is the third pole. Tematem naszych zgromadzeń na tych zgromadzeniach jest trzecie pociągnięcie. Jak brat Józue powiedział, it's a very huge subject. Jest to ogromny temat. So I'll try to just get a part of it. Może ja dotknę części jego. And to show you what God gave us. I pokażę, co Bóg nam dał. Amen. So let us read in the book of Luke 17. Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza 17 rozdział. Powstajmy na czytanie słowa. In verse 12. Werset 12. Łukasz 17, 12. The reading is a little bit long. To jest dłuższy fragment pisma. But it could make sense. Ale to ma znaczenie. Are you ready? Jesteście gotowi? Okay. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. A gdy wchodził do niektórego miasteczka, zabierzało mu 10 mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. A ci podniósłszy głos swój rzekli, Jezusie, Nauczycielu, zmiłuj się nad nami. And when he saw them, he said unto them, go, show yourself unto the priest. And it came to pass that, as they went, they were cleansed. Które on ujrzawszy rzekł im, szedłszy, okażcie się kapłanom, i stało się, gdy szli, że oczyszczeni są. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Ale jeden z nich, ujrzawszy, że jest uzdrowiony, wrócił się wielkim głosem chwaląc Boga. And fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu, a ten był Samarytanin. And Jesus answered and said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? A Jezus odpowiadając rzekł, zaś nie 10 jest oczyszczonych, a 9 kędy? 18. They are not found that return to give glory to God, save this stranger. Nie znaleźli się, aby się wrócili i dali chwałę Bogu, jedno ten cudzoziemiec. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith has made thee whole. I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Now, Revelation chapter 8. Teraz objawienie 8 rozdział. Verse 1. Objawienie 8:1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. A gdy otworzył siódmą pieczęć, stało się milczenie na niebie, jakoby przez pół godziny. Let us pray. Módlmy się. Blessed be thy name, Lord Jesus. Błogosławiony imię Pana Jezusa Chrystusa. We are so thankful to you, Lord, for the opening book. Dziękujemy Panie, jesteśmy wdzięczni za otwarcie księgi. Thank you, Lord, for the gift you sent to us. Dziękujemy Panie za dar, który nam posłałeś.
Through this gift, Lord, the Bible was opened. Przez ten dar Biblia została otworzona. Is what's making us different from the people of the world. I co nas różni od ludzi tego świata? Making us different from the church members. To uczyniło nas innymi od członków zboru czy kościołów. Because in the opening of the book, we have the safe relationship with you. Ponieważ po otwarciu księgi mamy bezpieczną relację z Tobą. We came back in Eden again. Nie może, mamy powrót do Edenu. Bless everyone in this place, Lord. Pobłogosław każdego na tym miejscu. May you bless the reading of your word. Pobłogosław przeczytane słowo. In the mighty name of Jesus. W mocnym, potężnym imieniu Jezusa. Amen. Amen. May we sit. God bless you. Może usiądźmy. Niech Wam Pan błogosławi. Amen. So I greet all ministers here in the name of Lord Jesus. Pozdrawiam każdego usługującego tutaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. It's a privilege for me to speak when you are sitting there. Jest przywilejem dla mnie tutaj mówić, podczas gdy wy tutaj siedzicie. Amen. May the Lord richly bless you. Niech was Pan obficie pobłogosławi. So in the book of Luke, in chapter 17, w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, we see that 10 lepers went to meet Jesus. Widzimy 10 trędowatych spotykających Jezusa. They had a request. Oni mieli prośbę. To be healed. Aby byli uzdrowieni. Because they were lepers. Ponieważ byli trędowaci. A leper is sin. A trąd znaczy grzech. So when they went to Jesus, kiedy przyszli do Jezusa, Jesus told them something to do. Jezus powiedział im, aby coś uczynili. Jesus said, go and show yourself to the high priest. Jezus powiedział, idźcie i pokażcie się kapłanom. That's what was spoken from the mouth of Jesus. To była wypowiedź z ust Jezusowi. Amen. Yeah. And when they were going to the high priest, kiedy oni szli do tego najwyższego kapłana, on the road they found themselves healed. Podczas drogi zobaczyli, że są uzdrowieni. But they said, oh, that's strange. Oh, to dziwne. This man sent us to the high priest. Ten człowiek nas wysyła do najwyższego kapłana. But before to get to high priest, a zanim tam doszliśmy, we are healed. Jesteśmy uleczeni. That's something strange. To jest coś dziwnego. There must be something with that man there. Coś musi być w tym człowieku. Amen. Amen. If you notice, jeśli zauważycie, you are going to see that not all of them went back. Nie wszyscy wrócili z powrotem. It's only one person went back to Jesus. Tylko jedna osoba, która powróciła z powrotem do Jezusa. Amen. Amen. The Bible says. Biblia mówi. And when he saw them, kiedy on ich ujrzał, he said unto them, powiedział do nich, go, show yourself unto the priest. Idźcie, pokażcie się kapłanowi. And it came to pass that as they went, they were cleansed. I zdarzyło się, że gdy szli, zostali oczyszczeni. And one of them. A jeden z nich. There were 10. I było ich tam 10. Only one. Tylko jeden. Went back to Jesus. Wrócił do Jezusa. Amen. Amen. So the third pool. Trzecie pociągnięcie. Is just a small group. To jest mała grupa. One of a million. Jeden z miliona. Here you can catch the mystery of the silence. Tu możesz zobaczyć tajemnicę ciszy. 10 of them. 10 z nich. They've done exactly what Jesus Christ said. Amen. 10 uczyniło to, co Jezus powiedział. But one did what Jesus didn't say. A jeden uczynił to, co Jezus nie powiedział. To, czego Jezus nie powiedział. And that one was in the heart of the Lord Jesus. A ten jeden był w sercu Jezusa Chrystusa. And that man had the capacity to get what was in the silence. Amen. Ten uchwycił to, co było w milczeniu. Ten jeden. My title is the silence of the third pool. Moim tematem jest cisza w trzecim pociągnięciu. Amen. Fundamentally, Jesus said, go and show yourself to the priest. Jezus powiedział, idźcie i pokażcie się kapłanom. That's what was written. Tak jest napisane. But the silence was, ale ta cisza, you have to come back. Była, musisz wrócić z powrotem. But Jesus didn't say that. Ale Jezus tego nie powiedział. He knew that. On to wiedział. The one who has got the seed of God, że ten, który jest nasieniem Boga, will come back. Powróci. Amen. Amen.
Brothers and sisters. Bracia i siostry. We go to someone. Idziemy do kogoś. For a healing. Po uzdrowienie. Instead of healing us. Zamiast uzdrowić siebie samej. Nie. Zamiast otrzymać to uzdrowienie, no dobra. He's telling us to go to the priest. On wyobraźcie sobie, że on mówi, idź do najbliższego kapłana. It's strange, isn't it? Czy to jest dziwne? To jest dziwne, prawda? Okay, let us do what he said. Zróbmy to, co on powiedział. Okay, let's go to the priest. Chodźmy do kapłana. On the way, they were healed. Na tej drodze oni byli uzdrowieni. And if I was there, gdybym ja tam był, I should know that the man behind me has got something. Musiałbym wiedzieć, że ten człowiek, który za mną, coś czynił. But I wanted to notice something there. Chcę, abyście coś zauważyli tam. That man was a minority. He was alone. Ten mąż był w mniejszości, on był samotny. He didn't follow the group. Nie podążył za grupą. He caught the mystery of the silence himself. Uchwycił tajemnicę ciszy sam. When the group went to the priest, to the pastor, ta grupa poszła do kapłana, do pastora, himself went back to Jesus. On samotnie wrócił do Jezusa z powrotem. He wasn't influenced by the group. No. On nie był pod wpływem grupy. He caught the mystery of the silence. Uchwycił tajemnicę ciszy. Now listen. Teraz słuchajcie. Verse 15. Werset 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. A jeden z nich, zobaczywszy, że jest uleczony, wrócił i ogromnym głosem chwalił Boga. He was glorifying a man called Jesus Christ. Uwielbiał człowieka imieniem Jezus Chrystus. Because the Bible says he fell at the feet of Jesus. Ponieważ Biblia mówi, że upadł u stóp Jezusa. Not only the healing. Nie tylko uzdrowienie, but he had also the revelation of who that man was. Ale również chodziło o relację, kim on był. Objawienie, kim on był. And the third pull, a to znaczy trzecie pociągnięcie, it's something which doesn't work with the senses. Jest to coś, co nie działa przez zmysły. Because the first pull is your flesh. Ponieważ pierwsze pociągnięcie to jest twoje ciało, pierwsze pociągnięcie. Which was the healing of the body? Które było uzdrowieniem ciała. The second pull is the spirit. Drugie pociągnięcie dotyczy ducha. Which is the discernment? Którym jest rozróżnianie. Amen. Amen. But the third pull is only about the soul. A trzecie pociągnięcie dotyczy duszy. Because there's no senses in the soul. Ponieważ nie ma zmysłu w duszy. The only way for the soul to know something, the soul must become the thing. Amen. Jedyna rzecz dla duszy, dla duszy musi się stać wiarą, faith. Yeah. And this, because the soul doesn't have any sense. Ponieważ dusza nie ma żadnych zmysłów. Like touch, yes. Imagination. No, no. Yes. And the only way for the soul to know something, the soul must become that thing. Jedyną rzeczą, ponieważ dużo nie ma zmysłów, jest dla duszy, aby stała się tą. Jeśli coś weszło do duszy, to musi być przez wiarę. Musi się stać wiarą ta rzecz. That the reason when the word of God comes to your soul, jeśli powód, dla którego słowo przychodzi do twojej duszy, you become God. To wtedy ty się stajesz Bogiem. Yes. Because the Bible said you are gods. Ponieważ Biblia mówi, bogami jesteście. So you can't be made God in your spirit. Nie możesz być Bogiem, człowiekiem w twoim duchu, but in your soul. Yeah. Ale w twojej duszy. That's the reason the message of Balabanam concerns only the soul. To jest powód, że poselstwo brata Brahama dotyczy duszy. The healing. Uzdrawianie. Was only an attraction to pull people to the message. Było atrakcją, która przyciągała ludzi do poselstwa. That's the reason we don't really focus on the healing of the body. Dlatego nie skupiamy się na uzdrowieniu ciała. Amen. We believe the healing of the body. Wierzymy w uzdrowienie ciała. But we don't put emphasis on it. Ale nie kładziemy nacisku na to. Amen. And in the spirit. Ale w duchu. The discernment also. Rozróżnianie także. Was only to attract people to God. Było również po to, aby przyciągnąć uwagę ludzi. But
The mess at the top pool. Hallelujah. Ale ten bałagan w trzecim pociągnięciu. It's only for the bride of Christ. Znaczy ta sprawa jest tylko dla oblubienicy Chrystusowej. As Brother Joseph said, it's for the rainbow trout. It's for the rainbow fish. Jest tylko dla tęczowego pstrąga. Because that fish goes to the deepness of the waters. Ponieważ ten hak leci aż tam do głębokie wody. We need to study the message in the deepness of it. My musimy studiować to poselstwo w jego głębokości. To catch the substance of it. Aby uchwycić substancję tego, istotę. Verse 16, listen. Werset 16, słuchajcie. And fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. I upadł do jego stóp, dając mu chwałę, a był Samarytaninem. Amen. Amen. You know where Samaritans came from? Wiecie, skąd pochodzą Samarytanie? Not their origin. Oni nie są oryginalni. From Lot and his children. Pochodzą od Lota i jego dzieci. Verse 17. Wers 17. And Jesus answered, said. A Jezus odpowiadając, że. Were there not ten cleansed? Czyż nie 10 jest oczyszczonych? But where are the 9? A gdzie jest tych 9? Amen. Amen. So Jesus asking for the 9 people who were healed. Jezus pyta o tych 9, którzy byli oczyszczeni. But he didn't tell them to come back. On nie mówi im, wracajcie z powrotem. But he's looking for them. Ale patrz, szukaj. Amen. Szukaj. But if you notice that, jeśli to zauważycie, fundamentally the one done what Jesus said is those 9 people. Fundamentalnie. Yeah. The one done what Jesus said. Oni uczynili to, co Jezus powiedział. Are those 9. Tych 9 tak uczyniło. Dla 9 uczyniło to, co powiedział Jezus. Wykonało. Amen. So the one who came back. Ale ten, który powrócił, didn't do what Jesus said. Nie wykonał tego, co Jezus powiedział. I can say he was disobedient to the saying of Jesus. Czyli on był nieposłuszny temu, co powiedział Jezus. Amen. Amen. But the mystery of the silence. Ale tajemnica tego, tej ciszy. Jesus wanted to say, you have to come back to me. Jezus nie powiedział, musicie wrócić do mnie z powrotem. Amen. Amen. Because silence doesn't mean that I don't say, didn't say anything. Czyli ta cisza mówi, że nic nie mówię. Cisza świadczy o tym, because nie ma mowy. Cisza oznacza, że nic nie jest niepowiedziane. Cisza oznacza, że nic się nie mówi w ciszy. Brothers and sisters. Bracia i siostry. The great mystery of the Bible. Wielka tajemnica Biblii. Was hiding in the mystery of the silence of the seven seals. Była ukryta w ciszy pieczęci. Because the opening of the whole Bible is about the seven seal. Otwarcie całej Biblii zawiera się w tych 7 pieczęciach. And it a silence. I wtedy była ta cisza. How God can hide something in the silence? Jak Bóg może coś ukryć w ciszy? But I'm saying that because if Satan gets it, it's going to make trouble.